Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że mam tę sposobność, by dzisiaj przedstawić Państwu, co tak naprawdę działo się w szkołach, jakie to te dobre praktyki, jaki w ogóle był model wprowadzania kompetencji proinnowacyjnych w ramach naszego projektu. Udało się, działa. Ja też pokażę Państwu taki czteroetapowy model, ale nie będzie to model rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w szkole u uczniów. Będzie to pewien model, na który składają się poszczególne kroki, które my w ramach naszego trzyletniego projektu proponowaliśmy nauczycielom, nauczycielkom z naszych 20 projektowych szkół. Jak Państwo widzą na slajdzie, tym pierwszym etapem, tym pierwszym doświadczeniem naszych nauczycieli, nauczycielek był taki czas, który im daliśmy na poznawanie nowych metod, czy też pogłębianie znajomości tych, które zupełnie nowe nie były, i także na eksperymentowanie. Eksperymentowanie, które polegało na próbach, na ćwiczeniach, na refleksji, na ile ja się dobrze czuję z taką metodą, na ile ona realizuje cele, które sobie założyłem, i także, o tym też mówiliśmy już, czy mówili moje koleżanki i koledzy podczas poprzednich sesji, jedną z rzeczy, które zaproponowaliśmy nauczycielom na samym początku, właśnie w trakcie tego eksperymentowania, to były konkretne narzędzia edukacyjne. Były to poradniki, ale też przykłady konkretnych aktywności, czyli na przykład opracowaliśmy poradniki dotyczące realizacji projektu, czy badawczego, czy społecznego, ale też zaproponowaliśmy nauczycielom, nauczycielkom pewną liczbę już opracowanych, gotowych projektów, które z dostosowaniem, bądź jeśli nie ma takiej potrzeby, to też bez, mogli wziąć i użyć. Podobnie dużo mówimy o zadaniach interdyscyplinarnych. Wszyscy podkreślamy, że zadania interdyscyplinarne to taki obszar, który bardzo dobrze funkcjonował, który jako własny wzięło wiele, wiele szkół, i także na początek zaproponowaliśmy zarówno poradnik, jak pisać, jak tworzyć, pokazaliśmy kilka modeli możliwych realizacji zadań interdyscyplinarnych w szkole, ale też zaproponowaliśmy nauczycielom dużą liczbę, około 60 zadań interdyscyplinarnych, które mogli wziąć, wykorzystać, ucząc się też przy okazji ich tworzenia. Oczywiście ten czas to był także czas bardzo intensywnych szkoleń, warsztatów obowiązkowych, warsztatów fakultatywnych, kursu internetowego, podczas którego nauczyciele mieli także określone zadania rozwojowe do wykonania. I co najważniejsze, to że w ramach warsztatów fakultatywnych nauczyciele mieli prawo, czy dawaliśmy im prawo wyboru. To znaczy, myśmy nie narzucili określonego modelu polegającego na tym, że najpierw projekt, potem uczysz przez dociekanie, a potem być może uczysz metodą eksperymentu, tylko chcieliśmy, żeby to działało w taki sposób, że każdy szuka, bada, sprawdza i wybiera to, co jest własne. W ten sposób staraliśmy się zrealizować dwie rzeczy: autorstwo i autonomię naszych uczestników, uczestniczek projektu. Co ważne także, zależało nam na tym, by właśnie te wybory uwzględniały również klasę, atmosferę i potrzeby określonej grupy dzieci. W ramach tego okresu eksperymentowania chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która się w naszych szkołach wydarzała. To jest inspiracja, czy jakby zaczęliśmy się tym zajmować dzięki inspiracji Ewy Radanowicz, a mianowicie chcę powiedzieć o tak zwanej inwentaryzacji. I nasza inwentaryzacja nie polegała na liczeniu krzeseł, stołów czy komputerów, tylko to było takie zaproszenie Rady Pedagogicznej, dyrektora, do tego, by przyjrzeć się działaniom szkoły pod kątem tego, co musimy robić i będziemy robić, co chcemy robić dalej i będziemy robić, ale może jest pewna liczba różnorodnych aktywności, czy to związanych z dokumentacją, czy to związanych z jakimiś imprezami szkolnymi, z których możemy zrezygnować. Dlaczego nam zależało na tej rezygnacji? Bowiem chodziło nam także o to, żeby nasi nauczyciele żeby mieli trochę czasu dla siebie, żeby nie dodawać im jeszcze kolejnych nowych rzeczy, a jedynie
uwolnić tą przestrzeń do eksperymentowania i do wspólnej pracy projektowej. Mówiłam o tych wszystkich poradnikach, narzędziach edukacyjnych, których szczegółowo nie omawiałam ze względu na czas, jak to zawsze. Natomiast chciałam Państwu pokazać, gdzie mogą Państwo je znaleźć. Zapraszam na naszą stronę szkołaedukatora.co.org.pl. Widzą Państwo różne zakładki na górze, w zakładce materiały, nowoczesne narzędzia edukacyjne. Tam znajdą Państwo wszystkie te poradniki i przykłady narzędzi, o których mówimy w pewnym sensie nieustająco. Kolejny etap, bardzo ciekawy i niezwykle inspirujący, to był etap trudny, tak zwanego planowania. I to, co... Coś mi tu chyba uciekło. A nie, przepraszam bardzo, ale ja tu pierwszy raz o tych metodach za chwileczkę opowiem. To był etap tak zwanego planowania. Planowania, którego istotą było to, że nauczyciele, nauczycielki mieli określony, konkretny cel, który sobie wyznaczali. To planowanie przebiegało dwupłaszczyznowo. Było to planowanie zarówno indywidualne, jak i planowanie zespołowe. Planowanie polegało na wyborze jednej bądź dwóch konkretnych kompetencji. Tak jak mówił Jędrzej, nie da się kształcić 20 kompetencji w tym samym czasie w szkole, co nie znaczy, że nie pracujemy z innymi, bo jeśli my rozwijamy współpracę, to nie znaczy, że nie dajemy dzieciom zadań, które sprzyjają rozwiązywaniu problemów, czy sprzyjają samodzielności myślenia. Ale to jest ta kompetencja, która w danym, wybranym okresie będzie czymś, na co będziemy zwracać uwagę szczególną. Poza wyborem kompetencji nauczyciele, nauczycielki dokonywali wyboru także, tak jak Jędrzej już pokazywał, jednej bądź dwóch z czterech praktyk dydaktycznych. Rzeczywiście te praktyki dydaktyczne później się okazały taką dźwignią do tego, by zmieniać kulturę pracy szkoły, by zmieniać także klimat w klasie, by nauczyciele oddawali przestrzeń w ręce uczniów, bo to oni byli aktywni. Bo jak już wielokrotnie mówiliśmy, nie da się kształcić kompetencji, jeśli ktoś nie działa. Jeśli nie można nauczyć się teoretycznie kompetencji, nie można teoretycznie wykształcić postawy. Coś mam pod górkę z tymi slajdami. No i to szerokie spektrum metod dydaktycznych, z których nauczyciele dokonywali wyboru. I jeśli chciałabym Państwu pokazać, to jest dla mnie ważne, jak wyglądał ten proces planowania i jakie były efekty. Każda szkoła, każda grupa nauczycieli projektowych tworzyła taki plan wspólny. To był dosyć złożony arkusz w Excelu, składający się z kilku arkuszy. I w ramach tego nauczyciele podejmowali indywidualne decyzje dotyczące tego, co będą robić na swoich lekcjach. Ja dobrze nie widzę tego slajdu, on jest dosyć oddalony. Mam nadzieję, że Państwo mają możliwość zerknięcia, jak wyglądały te planowania. One były rzeczywiście konkretne, prawda? Co najmniej raz w miesiącu udzielę uczniom indywidualnej informacji zwrotnej. Na każdej mojej lekcji uczniowie będą pracować w grupach lub w parach. I na podobnym poziomie, na podobnym etapie nauczyciele potem wspólnie składali te swoje plany w planowanie zespołowe, czyli umawiali się, co będą robić razem, co będą robić we współpracy, tak żeby osiągnąć oczekiwany efekt związany z rozwijaniem danej kompetencji. No i tak jak powiedzieli, może ja jeszcze zanim omówię ten slajd, powiem jedną rzecz, która wydaje mi się ważna. Także w ramach planowania prosiliśmy nauczycieli, nauczycielki o to, by pracowali ze swoimi programami nauczania, by analizowali je także pod kątem podstawy programowej. Powiem kolokwialnie, ile jest podstawy programowej w programie, a na ile dany program wykracza poza wymogi podstawy programowej i żeby właśnie przy takiej analizie uwalniali po raz kolejny czas na aktywności,
które aktywizują uczniów, bo wiadomo, że wymagają one dużo więcej czasu niż tradycyjne nauczanie podawcze. I tak, może taki przykład teraz mi się wymyśla, kiedy nauczyciel dotychczas, nie wiem, analizując czy omawiając z uczniami powstanie Solidarności, robił to w taki sposób, że pokazywał prezentację w formie wykładowej ze zdjęciami i na koniec uczniowie tworzyli notatkę. To teraz taki nauczyciel może na przykład zadać dzieciom 4 pytania kluczowe, poprosić o to, by dzieci zrobiły wywiady z rodziną, która pamięta czasy powstawania Solidarności, czy z sąsiadami, whatever, i żeby dzieci wróciły do klasy z takim zadaniem domowym. Podczas lekcji natomiast nastąpi coś w rodzaju uwspólnienia zdobytych wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie planowanie w odniesieniu do programu, zaczynając od tego, że najpierw zerkniemy, na ile nasz program jest szerszy niż wymogi podstawy programowej. I sporo takich programów znaleźliśmy. Tak jak powiedzieliśmy, ta zmiana dotyczyła przestrzeni, metod pracy, programów, sposobów oceniania. To już wszystko dzisiaj padło. Ja chciałam pokazać Państwu kilka przykładów, ale właśnie spojrzeć na nie z perspektywy dydaktyki. Klasa szkolna, ławeczki, które aż się proszą, prawda, żeby je przestawiać, aż się proszą, żeby tworzyć z nich różnorodne ustawienia. To jest oczywiste, ale powiedzmy to, spójrzmy, jak przestrzeń szkolna staje się dla nas jeszcze jednym narzędziem w ręku nauczyciela, jak możemy świetnie dostosować ją do sytuacji, do tego, w jaki sposób chcemy pracować. To jest oczywiste, ale warto to także podkreślać. Tutaj przepiękna pracownia polonistyczna ze szkoły w Mińsku Mazowieckim, pracownia, która zachęca do czytania i jak doskonale promuje wspólną pracę zespołową. Tutaj pracownia z Lublina, bardzo ją lubimy, bardzo dużo i często o niej mówimy, często ją pokazujemy. Dlaczego? I tutaj właśnie nawiążę do wykładu Jacka Pyżalskiego, który opowiadał o krześle dla nauczyciela, które jest wyściełane atlasem. Otóż, drodzy Państwo, ta pracownia, tak jak wiele innych, ona daje możliwość zmiany aranżacji ławek. Tablice są poprzyczepiane w różnych miejscach, także tak naprawdę gubimy, tracimy taką tradycyjną aranżację klasy, w której jest ta strefa z biurkiem i tablicą, która przynależy nauczycielowi, i ta strefa uczniów. Tutaj tego nie ma. Ale wiedzą Państwo, jaka zmiana tutaj chyba największa zaszła? To jest to, że nauczyciel tu nie ma swojego miejsca. Nauczyciel tutaj ma taki zydelek jak fryzjer i musi sobie z tym poradzić. I tak jak mówiliśmy, często to w taki sposób komentowaliśmy, że tak naprawdę to przestrzeń staje się także narzędziem wymuszania pewnej zmiany w samym procesie uczenia się, nauczania. Ta przestrzeń sprawia, że nauczyciel się musi w tym jakoś odnaleźć i musi znaleźć swoją drogę podczas takich lekcji. Jeśli chodzi o proces wdrażania, już się zaczyna. No i oczywiście szkoła może być wszędzie. To nie jest tak, że to jest oczywiste, że uczymy tylko w klasach szkolnych. Oczywiście zawsze ważne jest to, jakie metody stosujemy, w jaki sposób pracujemy z uczniami, w jaki sposób budujemy klimat, jak kształtujemy ich zaangażowanie i tak dalej. Co się działo w szkołach? Jeszcze może trochę konkretnie. Ja chcę powiedzieć, że we wszystkich naszych szkołach działo się bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy. To, że ja tutaj na slajdach pokazuję Państwu czasem jedną cechę charakterystyczną, czy jedno działanie szkoły, to nie znaczy, że nie było innych. Chciałam tym slajdem pokazać Państwu, jak bardzo dużo różnorodnych rzeczy, różnorodnych aktywności, różnorodnych działań podjęły nasze szkoły. Właśnie zmiana myślenia o przestrzeni edukacyjnej, praca z błędem, praca z zadaniami interdyscyplinarnymi, zmiana podejścia do oceniania, kolejne szkoły, kreatywne podejście do planowania,
praca nad współpracą nauczycieli z dyrekcją, czy też praca projektowa. Jeszcze kolejne szkoły, chciałam pokazać wszystkie obserwacje koleżeńskie, uczenie się uczniów od siebie, ten peer learning, o którym się mówi, że jest też takim bardzo ważnym, istotnym nowym trendem. Czy też ta współpraca nauczycieli, która przekłada się czy to na wspólne przygotowywanie zajęć, czy też po prostu wspólne ich prowadzenie. Poznań, praca z pytaniami. Binczarowa, znowu współpraca między nauczycielami, zadania interdyscyplinarne, też autorskie, praca nad relacjami łask, czy też Szprotawa, o niej pewnie będziemy dzisiaj trochę więcej mówić na panelu, ocena koleżeńska, refleksja nad procesem uczenia się, wprowadzanie norm klasowych w sposób angażujący uczniów i tak dalej, i tak dalej. Na przykładzie pracy z błędem. Jeden szybciutki przykład, bo ja się też ścigam z czasem, drodzy państwo. Co to znaczy praca z błędem, prawda? Praktyka jakaś. My szukaliśmy razem z nauczycielkami i nauczycielami, podrzucaliśmy różne sposoby, różne metody, różne podejścia, co to znaczy pracować z błędem. Tutaj mają je państwo na slajdzie. Jeśli państwo pozwolą, omówię tylko szybciutko to, co nazywamy dzienniczkiem uczenia się, bo to także jest coś, co kształtowało u uczniów nie tylko wiedzę, rozumienie własnych błędów i przyczyn ich popełniania, ale także tak naprawdę aktywizowało właśnie to metapoznanie, czyli takie podejście, w którym uczniowie, zastanawiając się, czego się dzisiaj nauczyłem, jak się tego nauczyłem, jakie błędy popełniłam, których nie chciałabym w przyszłości popełnić, co mogę zrobić, żeby ich w przyszłości nie popełnić, tak naprawdę ta refleksja sprawiała, że pewne mechanizmy uczenia się, które dzięki tej refleksji zostały uświadomione, były przenoszone na kolejne nowe sytuacje. No i linie rozwoju, szkoła edukacji, które Jędrzej też już o nich wspominał, służyły pierwotnie diagnozie, czyli po prostu przyjrzeniu się, jak wygląda poziom danej kompetencji, czy tych poszczególnych elementów składających się na nią, które nauczyciele mieli okazję obserwować u swoich uczniów. I to, co ważne, to, że naszym założeniem było właśnie to, by monitorować, czyli by sprawdzać, by pytać samych siebie, czy to, co robimy, przynosi te rezultaty, o które nam chodziło. Oczywiście takich działań związanych z monitorowaniem, sprawdzaniem mieliśmy bardzo dużo, bo to i linie rozwoju, i też takie po prostu obserwacje nauczycieli związane z tym, w jaki sposób uczniowie się uczą, w czym są coraz bardziej sprawni. Takie obserwacje, które często słyszeliśmy, takie opinie, że ta klasa projektowa to ona jest jakaś już inna niż te inne klasy siódme czy ósme. Czy też po prostu ostatnio w piątek miałam okazję odwiedzić szkołę w Mińsku i tam Grzegorz, dyrektor szkoły, otwarcie powiedział, że klasa projektowa była najlepszą klasą, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych. Wszystkie dzieciaki były na 8., 9. staninie. Dostały się do wszystkich tych szkół, które sobie wybrały. Więc mamy też w ramach tego monitorowania rozmowy o uczniach. Z kolei Iza, wicedyrektorka szkoły w Mińsku, powiedziała nam, że ona chyba nigdy w życiu o żadnej innej klasie nie rozmawiała tyle z nauczycielami, co właśnie o klasie projektowej. To także wydaje się, że to jest bardzo ważny element, aspekt tego naszego projektu. No i to jest takie badanie, które przeprowadziła Olga Tusz-Wciórka w swojej klasie projektowej w szkole podstawowej w Szprotawie, kiedy zadała dzieciakom pytania, czym dla nich jest szkoła dla innowatora. Nie będę tego czytać, ale zachęcam do rzucenia okiem, bo to też pokazuje, że ten odbiór uczniów jest taki, że rzeczywiście szkoła dla innowatora zmieniła ich doświadczenie uczenia się i doświadczenia bycia w szkole. Lekcje się zmieniły, weszły na wyższy poziom,
stały się inne niż zwykle, były lepsze, bo bardzo dużo pracowaliśmy w grupach, byliśmy ciekawi kolejnych lekcji, zaangażowanie. Czy dzieci widzą zmianę w nauczycielach? Otóż widzą. Są bardziej kreatywni nasi nauczyciele i lepiej mnie rozumieją i moje uczenie. Czy też dają nam więcej luzu, a nasze lekcje są bardziej tematyczne, cokolwiek to znaczy. I ode mnie ostatni slajd, coś nie ode mnie, tylko od uczniów Olgi na koniec. A ja serdecznie Państwu dziękuję i właśnie minął mój czas.